Szanowni Państwo, chcę podziękować wszystkim służbom, służbom MSWiA, ale także innym służbom, tak jak w przypadku obecnej tutaj Inspekcji Transportu Drogowego, w przypadku Ministerstwa Infrastruktury, wszystkim, którzy angażowali się, wszystkim służbom i instytucjom, które angażowały się w zapewnienie bezpieczeństwa podczas wakacji. Prosimy o rozwagę, o ostrożność, o wzajemne poszanowanie i naprawdę o to, aby się nie spieszyć. Lepiej późno niż wcale, lepiej z pewnym opóźnieniem, ale dotrzeć bezpiecznie do domu, dotrzeć bezpiecznie do celu, niż no właśnie wziąć udział w jakimś zdarzeniu czy wypadku drogowym. Te działania, które podejmujemy od maja tego roku w ramach specjalnie powołanego przeze mnie zespołu ukierunkowanego na poprawę bezpieczeństwa na polskich drogach, skutkują tym, że tych zdarzeń i osób rannych jest zdecydowanie mniej. Natomiast ciągle definiujemy te same przyczyny wypadków drogowych. To jest nieustąpienie pierwszeństwa, to jest nadmierna prędkość. Chciałem podziękować polskiej policji. My współpracujemy z policjantami ruchu drogowego podczas codziennej pracy, wiele akcji wspólnych jest prowadzonych, szczególnie w zakresie przewozu osób, szarej strefy w przewozach osób, więc dziękuję panu komendantowi za bardzo dobrą współpracę na szczeblu centralnym oraz na szczeblach wojewódzkich. I reasumując, szanowni państwo, mam nadzieję, że ta końcówka wakacji będzie bezpieczna na drodze, nie śpieszmy się, zawsze zdążymy dotrzeć do celu, do domu, zdążymy dojechać do domu. Ważne, żebyśmy dojechali bezpiecznie. Zdejmijmy nogę z gazu, przestrzegajmy przepisów ruchu drogowego. No na pewno na polskich drogach będzie wtedy bezpieczniej. Każdej doby nad bezpieczeństwem naszych mieszkańców czuwa 5100 strażaków Państwowej Straży Pożarnej. Wspomagani jesteśmy przez blisko 300 tysięcy druhów ochotniczych straży pożarnych, którzy są odpowiednio przeszkoleni, mają odpowiednie wyposażenie i są uprawnieni do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych. W tym roku skupiliśmy się w dużej mierze nad bezpieczeństwem naszej młodzieży i dzieci przebywających na obozach, szczególnie obozach w lasach.